Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Dzisiaj podczas wspólnego kuchcenia pokażę Wam, jak w zaciszu domowym zrobić cukier puder. Do zrobienia cukru pudru będziemy potrzebowali mąka do kawy oraz cukier. W moim przypadku jest to cukier trzcinowy. Do mąka wsypujemy cukier puder i miksujemy. I tak w łatwy sposób uzyskujemy cukier puder, którego nie musimy kupować i robimy go w takiej ilości, jak w danym momencie potrzebujemy. A Wy kupujecie cukier puder, czy robicie go sami? Może macie jakieś inne patenty? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia.